Witam Państwa. Na dzisiejszym spotkaniu chciałem opowiedzieć o pewnej pułapce. To jest potężna, groźna pułapka, którą łapie się wielu ludzi. W Polsce złapało się co najmniej 1 000 000 osób. Jest to pułapka uzależnienia od alkoholu. Choroba. Choroba nadal jeszcze tajemnicza, choć wiele o niej wiemy. Ta choroba zabija ludzi. Ta choroba łapie ludzi w bardzo różnym wieku, z bardzo różnym wykształceniem, w bardzo różnych miejscach w naszym kraju. Właściwie nikt nie jest dostatecznie bezpieczny. Nikt nie jest dostatecznie bezpieczny, jeżeli pije alkohol. Chcę Państwu opowiedzieć coś takiego, co powinno pomóc w lepszym zrozumieniu, ale nie tego, jak ta choroba wygląda od zewnątrz, tylko od środka. Chciałbym Państwa zaprowadzić za kulisy uzależnienia od alkoholu. Ale najpierw zacznijmy od tego, co jest na zewnątrz, co się odgrywa na odkrytej scenie. Osoba uzależniona. Osoba uzależniona ma bardzo wiele różnego rodzaju problemów i wiele różnego rodzaju chorób. Ludzie uzależnieni od alkoholu często znajdują się w stanie dramatycznego zagrożenia zdrowia wtedy, kiedy są zatruci. Znajdują się w stanie intoksykacji. Ale stan intoksykacji, zatrucia nie jest uzależnieniem. Osoby intoksykowane wymagają bardzo szybkiej, bardzo intensywnej terapii odtrucia, detoksykacji, ale detoksykacja nie jest leczeniem uzależnienia. Osoby uzależnione czasem, to nie jest tak często, ale to jest 5, czasem więcej procent tych osób, doznaje bardzo poważnych zaburzeń psychicznych, znanych pod nazwą psychozy alkoholowe. Ale psychoza alkoholowa to nie jest uzależnienie. I leczenie psychozy alkoholowej, świetnie robione przez polskich psychiatrów, którzy są wysokiej klasy specjalistami, ale leczenie psychozy alkoholowej nie jest leczeniem uzależnienia. Ludzie uzależnieni często mają uszkodzone wewnętrzne organy. Mają marskość wątroby, uszkodzenia trzustki, uszkodzenia nerwów obwodowych. Bardzo często rozwijają się u nich procesy nowotworowe. Ale te wszystkie choroby nie są uzależnieniem i leczenie tych chorób nie jest uzależnieniem. Te wszystkie wymienione tutaj choroby i straty są spowodowane nadużywaniem alkoholu, są spowodowane piciem alkoholu. A w takim razie co to jest uzależnienie? To jest ta choroba, która powoduje, że człowiek, mimo tych wszystkich szkód, mimo tego, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo, pije dalej. To jest uzależnienie. Co z tego wynika? Że można leczyć osobę uzależnioną na różne choroby, a nie leczyć samego uzależnienia. Tak nieraz w Polsce bywało, że świetni specjaliści, lekarze pomagali alkoholikom w różny sposób, leczyli różne jego choroby, ale niewiele robili w sprawie tej choroby najważniejszej, uzależnienia. To tej właśnie choroby, która jest odpowiedzialna za to, że mimo tych wszystkich szkód ten człowiek pije dalej. A więc wiemy już, czym nie jest uzależnienie. Czym jest uzależnienie? Jest bardzo wiele różnych definicji, bardzo wiele różnych prób określeń, ale chyba najlepsza jest ta, taka najbardziej właściwie zrozumiała. Istotą uzależnienia jest picie, które powoduje szkody i niezdolność do powstrzymania picia pomimo tych szkód. Albo niezdolność człowieka do wytrzymania przy podejmowanych próbach niepicia albo ograniczenia picia. To jest jak gdyby tak z zewnątrz to, co widzimy u osoby uzależnionej. Jest cały zestaw objawów takich, które stosunkowo łatwo można rozpoznać i na podstawie tych objawów można orzec, że u danej osoby występuje uzależnienie. Jakie to są objawy? No, takim bardzo znanym objawem jest zmiana tolerancji na alkohol. Co to znaczy? Oznacza to, że osoba uzależniona po to, żeby uzyskać ten sam efekt wewnętrzny, potrzebuje więcej spożyć alkoholu. Bo przy tej samej dawce co poprzednio efekt wewnętrzny się obniża. U części osób w którymś momencie pogłębiania się uzależnienia zmiana tolerancji na alkohol przybiera przeciwstawną formę, to znaczy przy zmniejszonych
dawkach uzyskuje się ten sam efekt. Ten sam efekt już nie wymaga w którymś momencie tak dużo alkoholu, ponieważ coś zaczęło się załamywać w organizmie. Ale przede wszystkim to jest zwiększenie tolerancji. To jest pierwszy objaw. Drugi objaw to jest występowanie tak zwanego zespołu abstynencyjnego, czyli objawów odstawienia, a więc zbioru bardzo przykrych dolegliwości. Drżenia, dygotu, pocenia się, rozdrażnienia, z różnych przykrych doznań fizycznych, które się pojawiają w tym momencie, kiedy obniża się ilość alkoholu we krwi. Kiedy osoba uzależniona, poznajemy wtedy, że to jest głębokie uzależnienie, pije przez jakiś czas i w którymś momencie albo próbuje przestać pić, albo zmniejsza ilość wypijanego alkoholu i wtedy pojawiają się te objawy abstynencyjne. Jeszcze innym objawem jest to, co nazywamy głodem alkoholowym. A więc bardzo silne pragnienie, o którym się często mówi, nieodparcie, silne pragnienie picia alkoholu. To jest taki trzeci z takich klasycznych objawów. Czwarty objaw, widoczny dla całego otoczenia, choć często nierozpoznawany, to jest koncentracja życia wokół picia. To jest tak, jak gdyby po prostu od któregoś momentu cały świat, całe życie tej osoby kręci się wokół jednej tylko sprawy, wokół alkoholu. To oznacza, że na to, co mam robić, patrzę z tego punktu widzenia, czy mnie to odsunie, czy przybliży do alkoholu. Kiedy się spotykam ze znajomymi ludźmi, to się zastanawiam, czy będzie okazja do wypicia. Kiedy moja uwaga się koncentruje na czymś, to jest najczęściej albo na skutkach picia, albo na oczekiwaniu i przygotowywaniu się do picia. Całe życie i cały świat zaczyna się kręcić wokół butelki. Bardzo ważnym z kolei piątym objawem jest utrata kontroli nad piciem. Utrata kontroli to jest tak jakby się wymknęła z rąk kierownica w samochodzie, który człowiek prowadzi. Utrata kontroli to nie oznacza, że człowiek uzależniony musi pić bez przerwy. To oznacza tylko tyle, że on ani nikt inny nie potrafi przewidzieć, co się stanie, kiedy ten człowiek zacznie pić. Kiedy wypija pierwszy kieliszek, on sam nie potrafi przewidzieć, czy to będzie jeden, czy to będzie dwa, czy to będzie 11, czy 21. Kiedy zaczyna pić, to nie wie, i nie może przewidzieć, kiedy skończy. Oczywiście alkoholicy potrafią przerywać picie po pierwszym kieliszku, tylko nie wiadomo, kiedy im się to uda. Oni sami tego nie wiedzą. No i najczęściej, trzeba powiedzieć, nie przerywają po pierwszym kieliszku, ponieważ muszą pić dalej. No innym takim ważnym objawem to są zaburzenia pamięci i świadomości, nazywane czasem palimpsestami alkoholowymi, a więc takim wypadnięciem całego kawałka filmu, urwaniem się takiego filmu, jakiś dłuższy okres czasu, czasem nawet kilkanaście godzin sytuacji związanych z piciem jest po prostu białą plamą. W ogóle nie ma śladów pamięciowych. No i wreszcie ostatni z takich klasycznych objawów to są nawroty picia. On jest najbardziej znamienny dla uzależnienia. W zasadzie uzależnienie to jest choroba nawrotów. To jest stale zawracanie do tego samego momentu, w którym człowiek pije. Osoby uzależnione często próbują coś zrobić ze swoim piciem, próbują je przerwać, ograniczyć, podejmują zobowiązania, nie tylko wobec innych, czasem wobec siebie, kiedy się czują zaniepokojone. Ale te próby się załamują i następuje nawrót picia i zarówno podejmowanie takich prób zapanowania nad piciem, jak i załamywanie się tych prób jest takim bardzo ważnym, znaczącym objawem tej choroby.